Dzień dobry. Piotr Henser, Fundacja Akademii Organizacji Obywatelskich. Zapraszamy Was na trzecie spotkanie o komunikacji w organizacjach. Trzecie webinarium z cyklu, gdy chcemy, żeby ważne dla organizacji osoby wiedziały, co i jak robić. No i dzisiaj przed nami webinarium poświęcone angażowaniu ludzi w różne działania organizacji z wykorzystaniem e-maila. Przed Wami Michał Serwiński, specjalista od nowych technologii w szerokim rozumieniu specjalista, który łączy zamiłowanie i znajomość tychże technologii z kompetencjami i chyba też zamiłowaniem do komunikacji. Także jest to osoba, która łączy te dwie działki, które nas bardzo dzisiaj interesują. Temat, który wybraliśmy jest nieprzypadkowy. Dlaczego to jest takie ważne, powie Michał, natomiast ja powiem z innej perspektywy, pokazując Michała osadzenie w tym temacie, jeśli jesteście Albo wiernymi, albo niezbyt wiernymi, ale użytkownikami, użytkowniczkami Kursa Dromu, to być może trafiliście na, na istniejący od kilku miesięcy kurs na naszej platformie, właśnie o wykorzystaniu e-mailingów w działaniach organizacji. Michał jest autorem scenariusza i co najmniej od tych kilkudziesięciu miesięcy w tym temacie siedzi, a może i dłużej. Tyle z mojej strony. Michał, oddaje Ci głos. Dziękuję, bardzo dziękuję Piotrze. To ja od razu mam do Was pytanie. W związku z tym, że się nie znamy, to chciałem się trochę więcej dowiedzieć o Was, a z drugiej strony też, żebyście i Wy zobaczyli, w jakim gronie tutaj jesteśmy. Wysyłam Wam tutaj na czacie po prawej stronie linka. Prosiłbym Was o to, żebyście kliknęli i kliknęły w tego linka, albo żebyście użyły teraz swoich i użyli swoich telefonów komórkowych, a konkretnie aparatu i e, 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 zeskanowali ten QR kod, który tutaj, e, który tutaj się na, na ekranie pojawia. Mam tutaj taką, e, taki zamiar, że chciałem zapytać was o to, e, jak właśnie u was z tym e-mail marketingiem jest w organizacjach. Czy z niego korzystacie, czy nie. Myślę, że każdy i każda z was znajdzie jakąś e, opcję dla siebie do, do wybrania. E, i, i, I że za chwileczkę będziemy mogli nad tym, nad tym wszystkim zagłos, zagłosować. Powoli nam się już chyba stabilizują wyniki. Mamy około 35% nowicjuszek i nowicjuszy, czyli takich osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z imieniem marketingiem. Mamy też bardzo podobną grupę osób, które już coś robią, wysyłają na przykład newsletter. Ale są też i osoby już bardziej zaawansowane, które tworzą kampanie, wysyłki, automatyzują i dzielą swoich odbiorców. Bardzo się cieszę i bardzo Wam dziękuję za, za głosy. A teraz już chciałbym pójść z Wami dalej i zastanowić się nad tym e-marketingiem. mail I mam nadzieję, że to będzie dla Was dzisiaj wartościowe, wartościowe spotkanie. Jedziemy zatem do, do przodu. cell Dlaczego się dzisiaj spotykamy? Bardzo bym chciał, żeby patrząc na to, skąd przychodzicie, a widzę, że wielu i wiele z was zaczyna dopiero i rozkręca się w tym marketingu, żeby po tym dzisiejszym spotkaniu pojawiły się takie rzeczy, takie pomysły, kierunki, ale też umiejętności, które będziecie mogli jeszcze dzisiaj albo już jutro, bo pewnie dzień się szybko nam będzie kończył, wykorzystać, jeśli chodzi o wasze kolejne wysyłki. To jest mój cel i mam nadzieję, że i wasz również, bo z tymi webinarami jest tak, że trzeba je szybko Wdrożyć, żeby później to nie uciekło. Kolejna sprawa to kwestia agendy. Zastanowimy się nad kilkoma ważnymi rzeczami. Właśnie tym, jak tych odbiorców dzielić, jak personalizować wiadomości do nich, jak zrobić coś takiego, żeby czasem coś było wysyła, wysyłało się za nas, no i jak analizować dane, które gdzieś nam tutaj przychodzą w związku z. Z całym, z całym procesem wysyłkowym. Co dalej? Mam jeszcze pytanie o wasze, wasze potrzeby, sprawy i tematy. Z mojej strony na pewno jest taka rzecz, że chciałbym do Was się zwracać po imieniu, poza tym, co, co mówił na początku Piotrek. Reszta y, chyba tak takim webinarowym układzie i, i z szacunkiem do siebie. Jeśli jest coś jeszcze, co chcielibyście dorzucić a propos układu, to, to, to serdecznie tego zapraszam. No ale przechodząc już do tematu, bo spotkaliśmy się po to, żeby pogadać o e-mail marketingu, to chciałem zacząć od takiego takiej przygotówki, takiego ugruntowania nas w tym, że spotkaliśmy się sensownie, że ten cel wysyłania maili dalej jest, jest ważny. I pierwszą taką sprawą, którą chciałem powiedzieć, to tak, mimo że ten mail już ma ponad 40, prawie 50 lat, wciąż jest istotny dla ludzi, bo wszelkie działania, które podejmujemy w sieci, mają gdzieś tego swojego tego maila wpisanego i. Czy robimy zakupy, czy logujemy się do jakichś platform, tamten mail zawsze jest obecny. Kiedy Wam powiem, że ponad 70% Polaków w wieku 16-74 lata tego maila używa, że 70% ludzi, którzy używają maili, Subskrybują newslettery. Jeśli ponad 50% Polaków i Polek ma przynajmniej dwa adresy mailowe, no to wydaje się, że dalej to jest taka przestrzeń, która jest ważna dla ludzi. No ale z drugiej strony jeszcze jest pytanie, czy. E-mail dalej jest efektywnym narzędziem dla organizacji społecznych. No i rzeczywiście, tak, wydaje mi się, że to dalej jest taka odpowiedź, że skoro się okazuje, że 50-40% organizacji się przyznaje do tego maila, to znaczy, że coś w tym e, musi, musi być. E, jeśli patrząc na taki globalny raport, e, 35-34% organizacji mówi, że zebrało tyle pieniędzy, ile chciało, albo jeszcze więcej. Przez e-mail marketing, właśnie, no to znaczy, że warto jest w, 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 to, w to inwestować. Jeśli 26% darczyńców mówi, że jeśli coś ich skłania do przekazania darowizny, to jest właśnie e-mail, na drugim miejscu media społecznościowe mają 25%, żeby wam troszkę odkryć rąbka, a 17%, strona internetowa, 17%, no to wydaje się, że to jest jeden z najbardziej takich ważnych sygnałów do darczyńców, na przykład, żeby przekazać, przekazać pieniądze dla organizacji. I zostając jeszcze w takich tych najważniejszych tematach, które nam to, ten marketing, gruntują, to chciałem powiedzieć o tym, że tak, to nie są tylko newslettery. Choć potocznie tak się mówi, czy wysyłasz newslettery, i, i, i często ten e-mail, e-mailing, w ogóle kampania jest synonimem newslettera, no ale to patrząc na, na chociażby na wysyłki WWF-u, to może być taki materiał jak ten, gdzie możemy się nauczyć empatii od słoni, ale to może być zachęcenie do tego, żeby wziąć udział w konkursie i tu już jest coś bardziej angażującego, to może być miejsce na zaangażowanie człowieka do podpisania petycji, to może być miejsce do poproszenia o darowiznę na Rysia, i to może być miejsce, żeby poprosić o systematyczne darowizny akurat w przypadku adopcji, adopcji zwierząt. Więc różne formaty i te różne formaty miejmy dzisiaj w głowie, Kolejna rzecz, dane, bez nich nie wyślemy, ale jeśli dane to tylko zgodnie z prawem, tylko w obrębie RODu, tylko systematycznie codziennie zbierane, no i narzędzia. Narzędzia są ważne, to mogą być narzędzia takie jak tutaj, to mogą być CRM -y z funkcją wysyłania, ale to, to jest obszar, w którym działamy, i mówię o tym nie bez kozery, bo później już nie chcę, a patrząc na to, co mówią badania, to polskie organizacje społeczne. Wszystkie korzystają praktycznie z, z maili, no ale kiedy się człowiek zastanowi, czy korzystają z narzędzi do wysyłek maili, albo z CRM-ów, albo z tego typu y, 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 aplikacji, no to tutaj już wygląda to gorzej. Więc tak, y, tak działajmy. I myślmy też o tym mailu, jako o takim. Y, Jednym z najważniejszych elementów obok mediów społecznościowych, który prowadzi na naszą stronę internetową, czyli miejsce, które w sieci dla organizacji jest de facto e, najważniejsze. I to jest takie coś, co mam nadzieję w jakiś sposób nas e, ugruntowało, że aha, ok, skoro postanowiliśmy dzisiaj na godzinę pogadać o mailach, to znaczy, że jest e, konkretny powód, żeby, żeby, żeby to zrobić. E, no to w takim razie. E, Jedźmy dalej i zastanówmy się, jak tworzyć takie angażujące maile, które pozwolą nam przybliżać się do naszych odbiorców i odbiorczyń, w jaki sposób popatrzeć na całe te wysyłki, trochę tak z lotu, ptaka, żeby nam to wszystko sprzyjało. Ja bym was chciał zachęcić do tego, żeby myśleć o, o tej komunikacji, komunikacji w ogóle, ale tej mailowej również, z perspektywy trzech pytań. Po pierwsze, zawsze na początku myślimy, do kogo. Kto to jest ten drugi, ten drugi człowiek po, po drugiej stronie skrzynki mailowej? Po drugie, myślmy po co. Czyli zastanawiajmy się, po co my w ogóle wysyłamy tego maila. I bardzo często jest tak, jak odbieram bardzo dużo maili od organizacji społecznych, że my tych po co i tych celów staramy się do maila wrzucić bardzo, bardzo dużo. I często to nie bardzo do końca wybrzmiewa, które po co jest najważniejsze, jaki cel jest najważniejszy. Więc. Kiedy myślicie o e-mail marketingu tym angażującym, to nie każcie decydować ludziom po drugiej stronie, po co piszecie. Pokażcie im to jeden cel do jednej wysyłki najczęściej. No i trzecia sprawa, to jak wysyłamy. No i kiedy mamy taką przykładową osobę, które, która dostaje od nas maile, weźmy, że jest to pani pani Kasia, to musimy myśleć o niej też z perspektywy tego angażującego e-mail marketingu nie raz na miesiąc albo raz na rok. Musimy o niej myśleć przez cały czas i myśli, myśleć w taki sposób, zastanawiać się, kiedy i jakie komunikaty ta osoba od nas otrzyma. Bo to nie tylko życzenia na święta, bo to nie tylko prośba o darowiznę, bo to nie tylko zaproszenie na jeden webinar, który się pojawia, ale jakiś taki pakiet różnych rzeczy i co my możemy tam chcieć. Po co my możemy wysyłać do tej pani Kasi? Możemy wysyłać po to, żeby. Ją coś, o, czymś, o czymś poinformować, ale też możemy pójść głębiej. Chcemy ją czegoś nauczyć o naszej organizacji, o problemie, którym się zajmujemy. Możemy chcieć zbudować z nią relację i powiedzieć: Pani Kasiu, jest pani super, bo włączyła się pani w nasze działania, ale możemy też oczywiście poprosić panią Kasię o to, żeby wsparła nasze, nasze działania finansowo. No i gdy już sobie to pokładamy, mamy. Kogo, mamy po co i mamy jak, no to pytanie w związku z tym, jak podejść do wysyłek. I tutaj dzisiaj przygotowałem dla Was taki, taką, takie, takie, tak, takie, takie, taką czwórkę dużą, którą, która wydaje mi się najbardziej istotna, kiedy przyglądam się różnym komunikacjom organizacji społecznych, ale też i biznesów. I z jednej strony to jest segmentacja tych, tych, tych ludzi, z drugiej strony to jest Personalizacja, ale też i automatyzacja wysyłek i y, analiza danych. Y, I postaram się Was teraz prze, prze, przeprowadzić przez te wszystkie y, czt, cztery części, tak, żebyśmy y, pod koniec mieli bardzo, bardzo konkretne pomysły i, i, i taktyki, które będzie można wykorzystać y, w e-mail marketingu y, waszych, waszych organizacji. Patrzę y, takim oka na na czat i widzę tutaj pytanie o narzędzia do e-mail marketingu. Te, które widzieliście nas na screenie, czyli na przykład GetResponse, na przykład MailerLite, na przykład FreshMail, który de facto teraz łączy się z Mailerem, to są takie narzędzia, które widzę, że są najczęściej wykorzystywane przez polskie organizacje społeczne. Tam jeszcze było SARE, też polskie narzędzie gdzieś tutaj z południa, z południa Polski i to jest w związku z tym jakaś, jakaś rekomendacja, która wybrzmiewa ze środowiska. Myślę, że warto też po prostu spotkać się z takim narzędziem i zobaczyć, porównać je. Dzisiaj akurat o narzędziach więcej nie będziemy rozmawiać, ale może nam się uda pod koniec. Dobre. No to skoro już wiemy, że te cztery przestrzenie to jest coś, czym powinniśmy się zająć, i myśleć pod kątem angażowania, jeśli chodzi o e-mail marketing, no to wskoczmy do pierwszego obszaru, czyli do tej segmentacji i zastanówmy się, co to ta segmentacja jest. Kiedy spotykamy się z naszymi odbiorcami, to, to są bardzo różnorodne osoby. Z jednej strony wydaje się, że pasowałoby napisać do każdej z nich osobno, żeby rzeczywiście ta relacja była bardzo taka bliska, ale z drugiej strony, kiedy zaczniemy myśleć właśnie troszkę z lotu ptaka, to może się okazać, że jedne osoby są podobne do drugich, robią podobne rzeczy, mają z nami podobną, podobną relację. I gdyby to spróbować jakoś zobrazować, no to ta nasza pani Kasia, którą już w takim razie zostawię, zostawię jako główny, na przykład, jest częścią jakiejś większej społeczności, która wokół organizacji działa, wokół organizacji jest. I pewnie pani Kasia na przykład jest podobnie jak i pani. Edyta, albo Pan Łukasz, wolontariuszką, albo zrobiła coś z Waszą organizacją, była na jakimś webinarze. I w takiej sytuacji jesteśmy w stanie już pomyśleć o, o niej nie tylko jako o Pani Kasi, ale jako o osobach, które są jakieś, które mają jakieś konkretne, konkretne cechy. I tutaj w siłą rzeczy wpadamy do, do obszaru danych i tego, jakie te dane mogą nam służyć do, 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 dzielenia, do dzielenia ludzi. No i z jednej strony, kiedy mowa o danych, to idąc tak od najtwardszych spraw, to są dane transakcyjne, o tym, że ktoś nam przekazał darowiznę na jakiś cel, w jakiejś wysokości, z jakąś częstotliwością, i to nam bardzo, bardzo dużo mówi o tym, jak my możemy do niego pisać. Może być też tak, że to będą dane. Behawioralne, dotyczące tego, jak ktoś się zachowuje, że ktoś na przykład czyta nasze wiadomości albo nie czyta, że klika albo nie klika, był gdzieś albo go gdzieś nie było. Trzecia rzecz to oczywiście, zjażdżając najniżej, te dane demograficzne, chociażby to, że możemy podzielić nasze wysyłki na kobiety i, 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 i mężczyzn. Bardzo prosta rzecz, a niesamowicie ważna z perspektywy. Odbiorcy, kiedy on widzi końcówki, na przykład męskie, żeńskie, kiedy widzi, że ten przekaz jest bezpośrednio skierowany do niego. No i teraz pytanie. Dobra, Michał, no to konkrety. Jakie to, jakie to mogą być informacje? Kiedy mowa o mailach, przede wszystkim imię i e-mail. To jest kluczowa sprawa, bo właśnie mówi nam o tym, że to jest kobieta czy mężczyzna, jak możemy próbować się do tej osoby zgłaszać? Ale na przykład urodziny to jest taka informacja, którą mam nadzieję, później mam, gdzieś pokażę, może być wykorzystana również w e-mail marketingu. Druga sprawa to kwestia tego zaangażowania, czyli idziemy w stronę zachowań i tych behawior, behawioralnych tematów, czyli czy na przykład ktoś jest, jest zaangażowany w rzecznictwo, czy ktoś był na jakimś na kimś evencie, czy ktoś jest wolontariuszem, wolontariuszką, czy ma jakąś aktywność w sieci. To nam od razu pokazuje, że możemy do niego napisać, do niej napisać, właśnie nawiązując do tej danej przestrzeni, w której, w której on działa. Może to też być historia wsparcia. I ta historia bywa przeróżna, sami wiecie. Może być tak, że ktoś. Wpłaca małe kwoty, a często może być tak, że przestał w zeszłym roku wpłacać. Może być tak, że zawsze odpowiada na maile albo że zawsze odpowiada na jakiś inny, na jakiś inny komunikat. I to nam dużo mówi o tym, co możemy, co możemy zrobić. I segmentując w związku z tym ludzi, możemy myśleć o kwestiach demograficznych, o kwestiach pochodzenia, o zainteresowaniach, o rodzaju relacji i łączyć ich ze sobą tak, żeby im było żeby nam było łatwiej do nich się odezwać i ja tu też dołożyłem takie inne cechy ważne dla organizacji, bo każda organizacja ma jakiś swój specyficzny profil i poza tym, że oczywiście demografia gra rolę i na przykład zaangażowanie gra rolę, to podejrzewam, że, że w każdej organizacji jest jakaś przestrzeń, która jeszcze dodatkowo dzieli ludzi i ciekaw jestem, czy... Wy, kiedy myślicie e, o grupach odbiorców w Waszych organizacjach, e, to i, i dzisiaj mielibyście sobie wskoczyć do Waszej bazy albo zastanowić się o tej, nad tą bazą, która może się tworzyć. E, jak byście mogli ich podzielić? Jakie są Wasze, jakie są wasze e, pomysły? I to, że tutaj nie widzę nic na czacie od Was, to gorąco polecam. E, Choć pojawiają się już rzeczy super, dzięki. Polecam sobie uczynić z tego takie zadanko domowe, żeby zastanowić się, jak możemy tych ludzi naszych dzielić i co by było dla nas rzeczywiście możliwe. No bo to, że wypiszemy grupy wiekowe, to super, ale pytanie, czy w naszej bazie rzeczywiście mamy takie dane? Jeśli macie, Tatiana, to super, i wtedy możecie to zrobić. Ludzie, którzy wrócili na stronę i pobierali audiobook. Super, ekstra. Odbiorcy naszych działań danych oraz bezpośrednich ekstra. Gdzieś tu się pojawił temat uczestników danych wydarzeń. Ja pamiętam taki bardzo prosty case mojej koleżanki, która właśnie też organizowała szkolenia i jednym z sposobów dzielenia odbiorców był nie tyle to, co odbiorca mówił, ale szkoleniowiec, którego lubili ludzie, więc zauważcie, że jeśli ludzie oceniali jakiegoś szkoleniowca dobrze, to kolejny, kolejna wiadomość, która z tytułem miała na przykład kolejne szkolenie pani Zofii, no to wtedy się okazuje, że ludzie, którzy cenią tego trenera też przychodzą na tego typu wydarzenia, więc można tutaj, można tutaj podziałać. Osoby, które przesłały webinary dla, twórczy... o, na, dla twórczych chórów jak najbardziej. Jak najbardziej. Zauważcie, że tutaj się nam naprawdę można wejść bardzo głęboko. Czasem trzeba się jednak zatrzymać, żeby oszacować, czy dana segmentacja rzeczywiście nam przyniesie taką robotę, jakbyśmy chcieli, ale fajnie, że, że już to myślenie się u was pojawia. Ja też przygotowałem jakieś. Podstawowe, przyk przykładowe segmenty, które mogą e, się pojawiać, i widzę, że w części jesteśmy zbieżni, w części są tu jakieś e, nowe pomysły. To mogą być też e, ludzie, e, i, i Amerykanie, angiel, angielscy fundraiserzy mają takie, e, takie akronimy, jak e, last year, but unfortunately not this year, czyli ludzie, którzy w zeszłym roku się zaangażowali, a w tym roku niestety nie. I w związku z tym to już jest dla nas też jakiś pomysł, że jak ktoś coś w zeszłym roku robił, a w tym nie, to możemy do niego napisać: Słuchaj, tęsknijmy za tobą. W tym temacie bardzo potrzebujemy Twojego wsparcia. Byłeś, byłaś, a już cię nie ma. Więc zostawię wam tutaj te pomysły na segmenty które mam nadzieję w jakiś sposób jeszcze pomogą, ale na pewno jest to też zadanie dla was, żeby się zastanowić nad tym kogo i jak możecie segmentować. I, i przykładem na przykład, przykładem na przykład może być taki mail do mnie jako wolontariusza, który w zeszłym roku brał udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czyli dostanie, dostaje maila, który jest pisany Bezpośrednio dla wolontariuszy, który zakłada to, że zanim prześlę swoje zgłoszenie, bo byłem w zeszłym roku, więc jak naturalnie jest, że, że organizacja może się czegoś takiego spodziewać. I mail ten też jest zbudowany. Prosto i konkretnie z informacjami dla mnie jako wolontariusza, ale z drugiej strony ten mail też operuje czasami takimi skrótami, które są tylko dla wolontariuszy, i tutaj sobie można na to pozwolić. Druga rzecz, którą chciałem pokazać jako taki segment, który gdzieś ostatnio sobie zbudowałem i mi się to całkiem sensownie udało, to Sprawa związana z oceną newslettera. Ja wysyłam co dwa tygodnie taki newsletter, współpracuję z programem Sektor 3.0, i na dole tutaj zawsze ludzie mogą kliknąć, czy ten newsletter jest świetny, dobry czy słaby. No i pomyślałem sobie, skoro są tacy ludzie, a jest ich dość dużo, którzy klikają właśnie i oceniają takie newslettery, to postanowiłem stworzyć segment, który będzie miał. Tylko takich ludzi, którzy kiedykolwiek ten newsletter ocenili. No i w momencie, kiedy wysłałem ankietę, maila do tych właśnie, do tej grupy ludzi z ankietą, no to okazało się, że tego maila otworzyło prawie 43% tej, tej grupy, a 102 osoby kliknęły w ten link ankietowy, i co dla mnie najważniejsze, prawie 100 osób też te, tą ankietę wypełniły. Wiecie, że to, to wypełnianie ankiet to nie jest najbardziej, nie wiem, atrakcyjna sprawa do, do, do zrobienia, więc tym bardziej moje, moja radość była wielka, że tak, tak to się udało zrobić właśnie dzięki, dzięki segmentacji. No dobra. Ja mam pytanie, Michał, do Ciebie, do tak. tych segmentów, bo tak. podałeś, były dwa slajdy, gdzie było kilkanaście propozycji segmentów i one chyba wszystkie, jeśli nie wszystkie, były albo bazowały na tych danych transakcyjnych, a w większości na behawioralnych. Mhm. Nie było tam chyba segmentów w stylu mężczyźni 35-42 lata albo kobiety 28-39. To przypadek mhm. czy, czy świadoma decyzja, żeby takich segmentów nie pokazywać w ogóle? Raczej, raczej świadoma, bo staram się od razu trochę wskoczyć w wasze fotele i podejrzewam, że tego typu dane, dokładne dane dotyczące na przykład wieku, nie zawsze są częścią naszych baz. I oczywiście, jeśli macie tego typu informacje o, o bardzo wąskich przedziałach wiekowych. Być może związane z jakimiś projektami, które realizujecie, no to super, to warto z nich skorzystać. Tylko też trzeba się zastanowić, czy tworzenie tak dużej ilości przedziałów jest dla Was, dla będzie, będzie dla Was optymalne. No ale jeśli takich danych nie ma, to popatrzmy na tą naszą bazę i wyciągnijmy cokolwiek. Z doświadczenia wiem, że to nie jest i pewnie nie powiem dzisiaj rzeczy, które nagle będą dla Was jakimś game changerem i stwierdzicie wow kurczę. Michał powiedział taką rzecz, że od jutra nasz e-mail marketing wy, wyrośnie na najlepszy na świecie. No nie. Jedna sprawa to wiedzieć, a druga sprawa to rzeczywiście robić. Więc ja was zachęcam do wytyczenia takich segmentów, które rzeczywiście są po pierwsze do zrobienia, po drugie, które rzeczywiście zrobicie, no i po trzecie, które rzeczywiście będą realnie przynosić efekt, czyli przy, tak ta, ta, ta wiadomość będzie miała szansę powodzenia w realnych waszych po, potrzebach waszych kolejnych kolejnych projektach Teraz skoro rozmawialiśmy o segmentacji, to przejdźmy kroczek dalej, bo kiedy mamy już taką pokawałkowaną tą naszą część odbiorców, to wtedy łatwiej nam jest pomyśleć, jak do nich napisać. Czy właśnie to są wolontariusze, którzy byli w zeszłym roku na jakimś wydarzeniu, czy to są uczestnicy webinarów, czy to są być może kobiety, albo ludzie 35-55, których mamy bardzo mocno oznaczonych w bazie i aktualnie robią to i to. I skoro tak, to personalizacja tych treści może nam bardzo, bardzo fajnie się połączyć z, z podzieleniem. Wracamy do segmentacji. Podzieliliśmy panią Kasię razem z inną panią Jolą i z panem Łukaszem na grupy, a teraz możemy do tej grupy, którą wyszukaliśmy, dołożyć jakiś... Konkretny przekaz, konkretny przekaz. I ja mam taki przykład, który od zawsze mnie gdzieś tam, od zawsze, no nie aż tak zawsze, ale od, od jakichś dwóch lat trzyma mocno i, i pokazuję go, bo on jest takim świetnym, świetnym sposobem na wyciągnięcie bardzo różnych informacji o człowieku i wykorzystaniu ich w kreacji mailowej. No i zobaczcie, tutaj jest mail, od, który dostałem od otwartych klatek który zachęca mnie do tego, żebym dołączył do klubu darczyńców. Kiedy go otwarłem, to w środku mam informację: Michale, wydaje mi się, że nie przeczytałeś mojej ostatniej wiadomości. I jest to o tyle fajny przykład, że z jednej strony, jak widzicie, mam tutaj personalizację na, pod, na poziomie imienia. Fajnie. To taki, taki tytuł rzeczywiście dużo bardziej mnie, um, mnie angażuje. Po drugie, mam personalizację związaną z tym, że jestem darczyńcą otwartych latek, więc skoro już przekazałem pierwszą darowiznę, to być może prędzej będę chciał włączyć się do klubu. A po trzecie, zauważcie, że Mam tutaj wykorzystanie danych dotyczących mojego zachowania i tego, że ja tych maili nie otworzyłem. Gadaliśmy z Piotrkiem chwilkę przed spotkaniem i zastanawialiśmy się, czy ludzie jeszcze. Mają wyporność na te maile i czy, czy ich to nie denerwuje. No ale w sytuacji, jeśli ja dostaję kolejnego maila, ale z tego typu komunikatem, no to ta moja wyporność raczej nie jest ćwiczona. Wręcz przeciwnie, mam tutaj bardzo konkretną, konkretną informację, dlaczego ten mail do mnie przechodzi jeszcze raz. No albo mam tutaj dla was drugi, drugi przykład też bardzo prostej personalizacji związanej z podziękowaniem, gdzie na główku mam informację Michale i to jest już znowu bardzo prosta rzecz do zrobienia przy dzisiejszych narzędziach, a z drugiej strony mam też informacje o tym jaki jest efekt działania, które zostało podjęte po mojej darowiznie. I tutaj widzicie, jak. Tekstu, ale wcześniej zdjęcia seniorek to jest, to jest wyjazd, na który ja przekazałem darowiznę. No, i jak widzicie, znowu, ktoś wybrał ten segment ludzi, ktoś przygotował spersonalizowaną kreację, ktoś wysłał do tych ludzi wiadomość. Ale mam też i inny przykład. Zobaczcie, swego czasu zapraszałem bibliotekarzy i bibliotekarki na kongres bibliotek. No i kiedy to robiłem, to zapraszam ich do piaseczna. Kiedy to robiłem, to zapraszałem ich na konkretny warsztat, na który się zapisali. I zobaczcie, że zarówno ta warstwa graficzna, jak i warstwa tekstowa, jak i na przykład końcówki. Przypominamy, że zapisałeś się, Piotrze, na warsztat Biblioteka dla Klimatu i że możesz tutaj dojechać. To jest wszystko to, co sprawia, że mam nadzieję, Pan Piotr poczuł się z tą komunikacją bardzo do niego, bardzo do niego. I ciekaw jestem, bo ja zbieram cały czas dobre przykłady organizacji społecznych. Ostatnio mówiłem koleżance, słuchaj, Gosia, koniecznie musisz się napisać do, do, do newsletterów, żeby poznać, jak organizacje piszą. I no, nie zawsze to było łatwe. I ciekaw jestem, jak to jest u Was? Czy Wy, może możecie siebie polecić, oczywiście, ale czy macie takie organizacje, które wysyłają do Was super maile, które są fajnie, fajnie przygotowane, które są super spersonalizowane, które być może wykorzystują jakieś. Dane o Was, które ma organizację. O, widzę, tutaj już mam pierwsze rekomendacje. Ja bardzo chętnie. Bardzo bym tutaj Was prosił o taką listę organiza organizacji i mówię o tym nie bez kozery, bo najlepiej uczyć się właśnie e, nawzajem. E, nie ma tutaj w tym e-mail marketingu takich e, trików, które e, są nowe już, ale każdy może je użyć na własny sposób w swojej organizacji, więc. Dzięki za Was od Katarzyny. Ale jeśli macie jak jeszcze, jeszcze jakieś polecajki organizacji, które robią dobry e-mail marketing, to bardzo, bardzo Was proszę, żebyście, żebyście mi je tutaj podrzucali i Wam sobie też. Piotrek, tak myślałem, że coś chciałeś zapytać, bo się, bo się poruszyłeś poruszyłem się, bo się poruszyłem, tak się wpatruję intensywnie w czata, czekam na informację, że FAO wysyła świetne e-mailingi, no ale być może jeszcze trochę muszę poczekać, trudno. Dajcie znać koniecznie, że FAO robi dobre e jak tam ktoś na, napisał na czacie. Dzięki bardzo Piotrek i podpisuję się pod tym, też, też dostaję, też, też odbieram. Słuchajcie, no to dobrze, to w takim razie też daję radę. Zdecyd zdecydowanie. To skoro jesteśmy już po takim etapie, że dzielimy odbiorców na grupy i mamy na to jakiś pomysł, do tych konkretnych grup dopisujemy bardzo personalne komunikaty, które wykorzystują tą wiedzę o ludziach. No to spróbujmy się zastanowić, co możemy zrobić dalej. Mówiłem Wam, że takim kolejnym krokiem może być zautomatyzowanie jakichś, jakichś działań, tak żeby po pierwsze docierać do ludzi efektywniej. Często szybciej, często bardziej akuratnie, często w lepszym kontekście, ale po drugie też, żeby i sobie odjąć trochę pracy, bo przecież dlaczego mielibyśmy być zaangażowani w każde podziękowanie za zapis do newslettera, w każde potwierdzenie wiadomości po zapisaniu się na webinar czy przekazaniu darowizny? Nie, niekoniecznie. W związku z tym, o, mamy jeszcze podaj dalej, dzięki bardzo. Chyba nie subskrybuję, więc, więc się udam dzisiaj po. Po webinarze. Więc chciałem teraz z wami porozmawiać chwilkę o, o tej automatyzacji i zastanowić się, jak ona może nam pomóc, gdzie ją można wykorzystać, jak to, jak to może nam, nam zadziałać. A propos automatyzacji sprawa mówiąc krótko, może się poskładać na trzy przykładowe scenariusze, czyli mamy jakąś datę. I my w tej dacie chcemy, żeby zdarzyło się coś. Może to być coś tak prostego, jak wysłanie newslettera. Czyli zrobimy newsletter w poniedziałek, ustawimy, żeby on wyleciał od nas w czwartek. I oczywiście te daty to mogą być różne daty. To może być również data urodzin, które mamy zapisane w CRM-ie, i prosimy nasz system, żeby w momencie, kiedy pojawia się urodzin, data urodzin danego darczyńcy czy darczyńczyni w bazie, to my wysyłamy do niej wiadomość. My możemy to zrobić już w związku z tym automatycznie. Druga sprawa to na przykład darowizna, wsparcie, jak, jakakolwiek pomoc, którą, którą otrzymujemy. Ona może wpłynąć na to, że zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania darowizny, że zostanie wysłane podziękowanie. No i trzecia rzecz to może być też, Działanie pod tytułem ktoś otworzył naszego maila, nie? czyli na przykład, albo zapisał się do naszej listy subs subskrypcyjnej. I w momencie, kiedy on się zapisze, ona się zapisze, my możemy ustalić, co się dzieje dalej. I z jednej strony we wszystkich tych przypad przypadkach może się zdarzyć tak, że my po prostu wyślemy maila, nie? na przykład maila z życzeniami, maila z podziękowaniem, albo maila z jakąś kolejną treścią, ale może być też i coś więcej, czyli że my nie tylko wyślemy jednego maila, ale na przykład wyślemy sekwencję trzech maili, które będą w jakiś sposób badały naszych odbiorców, będą przynosiły im rozwój tej naszej, tej naszej relacji. No i z jednej strony może być tak też, że automatyzacja może nam pomóc w... Potwierdzaniu różnych rzeczy. No i tutaj mamy to, to działanie, ktoś się zapisze. Mamy w związku z tym coś takiego, co nazywa się autoresponderem i jest, myślę, już chyba najbliższym tym automatycznym elementem, który mamy. Zwłaszcza, że potwierdzanie obecności na liście mailingowej, czyli ten standard Double Opt-in, wymaga system wymaga, żeby ludzie wpisali swój adres mailowy, dostali maila i jeśli to zadziała, to kliknęli w link i potwierdzili swoją subskrypcję. To jest pierwszy pomysł. No ale możemy pójść dalej, więc ten autoresponder może na przykład, tak jak tutaj w Oxfamie, dziękować za to, że ktoś się zapisze do naszego newslettera i rozszerzać jego już wiedzę o jego wiedzę na temat organizacji. To może być też przywitanie takie jak tutaj, albo a propos tej mojej koleżanki Gości, o której Wam mówiłem, która zapisała się na, na newsletter organizacji Jestem na Ptak Miłośników Ptaków, ona dostała taką, taką wiadomość, która wprowadza ją niejako w ten świat, w który organizacja działa. Mam tutaj informację od, od Hani, że gdy dostaje sekwencję e-maili, zniechęca to do czytania, bo jest tego za dużo. No właśnie. I... Jasne, może być tak, że tego będzie za dużo, i my powinniśmy w związku z tym patrzeć. Jeśli mamy taką Hannę, która czuje się zniechęcona i przestaje odbierać, to też i dla nas jest. Wniosek taki, że te nasze ilości, wolumeny wysyłek są za duże. Ja też nie, nie, nie zachęcam was do tego, żeby wysyłać do, do ludzi dziesiątki maili. Bardziej myślę o tym, że na przykład taki automatyczny mail z przywitaniem po newsletterze może sprawić, że po pierwsze, ktoś poczuje się dobrze, ja tutaj akurat go się znam. I go się mówi kurczę, wiesz jak fajnie jak mi tutaj napisali. Po drugie, kiedy ktoś zacznie w takim newsletterze coś klikać, w jakiś sposób się zachowywać, kliknie na przykład w konkretną aktualność, w konkretną sprawę, to może się okazać tak, że przypiszemy mu w systemie od razu jakiś tag, jakąś informację i wiemy już, że ta osoba jest zainteresowana bardziej tym konkretnym, tym konkretnym tematem. I tak też tu się dzieje, zobaczcie, zobaczcie tutaj. A propos tych autoresponderów z podziękowaniem, czyli jeszcze nie, nie sekwencji, ale czegoś, co, coś, co, co powinno się pojawić, myśląc takim, takim serduchem fundraisera, ale też i myślę każdej osoby, która zaj, działa w organizacji społecznej, no to podziękowanie jako automatyczne, automatyczna wiadomość może być prosta, taka jak tutaj z powitaniem w rodzinie i podziękowaniem za darowiznę, jak tutaj w PCPM-ie razem z, z jakimś wizualnym materiałem, jak tutaj w, w GIM-ie już widzicie z personalizacją i z bardziej rozbudowaną treścią, albo może być taka jak tutaj w Charity Water, gdzie to jest podsumowanie kampanii i zaproszenie na... Event online'owy, w którym można się razem z organizacją ucieszyć z tego, że 250, 250 społeczności otrzymało dostęp do, do wody, albo automatyczna wysyłka, która mówi: Cześć, Michał, rok temu wysłałeś do nas pierwszą darowiznę. Nie? I jest to z jednej strony, powiecie, kolejny zapychacz w skrzynce trochę tak złośliwie można by było powiedzieć, ale z drugiej strony okazja do tego, żeby w sympatyczny i taki Otwarty na odbiorcę sposób powiedzieć, jesteś dla nas ważny, jesteś dla nas ważna. A propos tych kwestii związanych z wysyłkami sekwencyjnymi, gdzie, gdzie, gdzie łączy się kilka maili, no to to może być. Tak jak tutaj na przykład, zobacz, chania dowiedz się, polub, zaufaj, przekaż daty. więc mówimy na przykład o czterech, o czterech mailach. Może być też tak, że ktoś nie odbierze jakiegoś z tych, z tych maili i ta, ten, ten układ będzie się nam zmieniał. Natomiast myślę, że warto to przetestować i zobaczyć, jak reagują na to nasi, nasi odbiorcy, odbiorczynie. Tutaj macie przykład, jak to wygląda na przykład w, w narzędziu GetResponse, gdzie tworzy się właśnie taki łańcuszek, taką sekwencję, gdzie po zapisaniu na przykład na listę mailingową, na newsletter, po przekazaniu jakichś danych, wybieramy wiadomość, która powinna polecieć do tej osoby, wybieramy czas, w, jakiej, w jakim to powinno się zdarzyć i na przykład na etapach tego działania do. Tej osoby dopisujemy jakąś informację. Ja na przykład dopisywa, dopisuję informacje do wszystkich tych ludzi, którzy klikają w ankietę. Nie i wiem już teraz, że to są ludzie, którzy klikają w ankiety. E może to być tak, że to są ludzie, którzy lubią e taką treść, inną treść. Dzięki temu jesteśmy w stanie segmentować łatwiej, lepiej, głębiej w następnych, e w następnych naszych, naszych działaniach. E i kiedy zapytacie mnie jeszcze, po co można coś takiego zrobić poza tą serią powitalną, to myślę, że warto pomyśleć o tych ludziach najbardziej zaangażowanych, którzy najmniej będą pewnie wrażliwi na większą ilość maili, na przykład kiedy są w jakimś naszym programie, kiedy uczestniczą w jakimś projekcie, kiedy są w jakimś klubie. I to jest drugi pomysł. Trzeci pomysł może być taki, że Możemy próbować aktywować ludzi, którzy w jakiś sposób się od nas oddalili. Możemy myśleć o tym w sposób prze, przeróżny, tak żeby trochę mniej było naszego klikania, a trochę więcej działań codziennych wykonywały dla nas narzędzia i Ważna myślę też w tym kontekście i w kontekście też fundraisingu, o którym często w FAO się, się, się mówimy, warsztatujemy, mówimy też i CRM-ów, o których Wy tutaj wspominaliście i wspominałyście. Warto myśleć tutaj też o tej ścieżce darczyńcy, czyli o tej donor journey i temu, że my gdzieś tam staramy się budować na prośbach, podziękowaniach, raportach i konwertować tego naszego darczyńcę dalej, tak żeby on był z nami na różne sposoby, w, 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 różnego typu, w, różne, w różnych działaniach. OK, posegmentowaliśmy, spersonalizowaliśmy i zautomatyzowaliśmy jakąś część naszych wysyłek. Pytanie teraz, o które, które gdzieś tu się, się pojawiło: jak się uporać z danymi? Czy rzeczywiście dane mogą nam pozwolić działać lepiej? Jakie wyciągać z nich wnioski. Nie chcę wam opowiadać o współczynnikach, że takie są i, i że można sobie popatrzeć. Chciałbym wam pokazać te współczynniki z perspektywy tego, co się, jak, jak mogą one nam, co one mogą mówić o kolejnych działaniach, które podejmiemy. Na razie spróbujmy się skoncentrować na takiej jednej wysyłce i zobaczmy, co robią ludzie i co my możemy wnioskować. Otwarcie. Czy ludzie otwierają? Zastanawiamy się, czy otwierają, czy nie otwierają. Jeśli na przykład mamy problem z, z tą otwieralnością, to być może wysyłamy za często. Być może jest tak, że ten temat wcale nie jest atrakcyjny dla tego, tej grupy, segmentu, który, który gdzieś tam e, wybraliśmy. Że być może wysyłamy nie o tej porze dnia. Że być może trafiamy do spamu i dlatego ludzie po prostu nie mają szans, żeby tego naszego maila otworzyć. Po drugie, zastanawiamy się, dlaczego nie klikają na przykład, albo klikają i czy klikają więcej, czy klikają mniej. Jeśli na przykład jest tak, że w naszym mailu jest kilka celów, no to wtedy pytanie jest, który ludzie mają wybrać. Więc my, stąd moje, moja sugestia, żeby próbować w jasny sposób im powiedzieć, Tutaj jest ważna rzecz, tutaj proszę cię, kliknij. Być może jest tak i taką organizację kiedyś spotkałem, która bardzo konkretnie prosiła o te linki i o te klikania w nie, ale te linki były. Jednak kiepsko wyeksponowane. Nie bardzo wiadomo było, gdzie one są, więc trudno było, przeglądającemu szybko przez maila w nie trafić. Może być też tak, że kurczę, ktoś otworzył maila o takim temacie, a w środku okazało się, że tam jest zupełnie coś innego. I, no i wtedy nie będzie, nie będzie klikać. Albo na przykład nasz mail na telefonie jest kiepsko czytelny, no i trudno pacnąć palcem w to miejsce, w którym ten link jest. Ten link być może jest za mały, ten baton jest za mały. I te kliknięcia spadają. Konwersja, czyli na przykład te, te wypełnienia ankiety, te przekazane darowizny, to jest coś, co też warto, warto liczyć. I to już jest trochę dalej od, od naszego narzędzia do e-mail marketingu. Ale popatrzmy, ile tych ludzi rzeczywiście zareagowało wpłatą, ile ludzi się zapisało na webinar, ile ludzi wypełniło ankietę i zobaczmy, czy rzeczywiście nam to działa. Kolejna sprawa, pojawiają się na przykład odbicia, wypisy. Zastanówmy się w takim razie, dlaczego tak się, tak się dzieje. Programy pocztowe dają nam możliwość sprawdzania tego, dlaczego ludzie się wypisują, wypisują. I tutaj przykład macie taki, że ludzie wpisywali. Wypisałam się, bo byłam zapisana pod innym adresem, ale może być tutaj też tak, że ktoś napisze, bo w ogóle kiepsko. Za dużo do mnie piszecie, jestem, jestem skonfundowana tym, tak jak mówicie, że, że to, to, was, to was męczy. Warto wyłapywać takie, takie sygnały i kiedy się nam pojawia wzrost wypisów, kiedy mamy jakiś sygnał od naszych odbiorców, to sprawdzajmy, co tam dają znać. No jak jestem w tym miejscu, to. Chciałem też Wam powiedzieć o testach AB, czyli o tym sposobie na sprawdzanie naszych pomysłów na tytuły, naszych pomysłów na czas wysyłki. Narzędzia pocztowe pozwalają nam wyasygnować część naszej, naszych odbiorców i wysłać do nich na przykład jeden tytuł wiadomości, a do drugich inny tytuł wiadomości, i w na ten, na ten sposób zdecydować, jaka będzie. Finalna wiadomość do zdecydowanej większości naszych, naszych ludzi. Więc warto też e, pamiętać o tym. A kiedy myślicie o e-mail marketingu już tym takim całym, e, który jest zbudowany z wielu różnych wysyłek e, o, i o czym mówiliśmy wcześniej oczywiście warto się zastanowić nad tym, czy my mamy jakiś zwrot z tej naszej inwestycji w postaci wysyłek. E, czy my rzeczywiście. E, Mamy więcej ludzi na, na stronie. Czy rzeczywiście czujemy, że ludzie gdzieś tam myślą o nas częściej, wiedzą o nas więcej, czy mamy więcej pieniędzy na koncie. Okej. Okay. Nie otwieram wiadomości, czasem wynika z niejasnego nie, nie tematu, na przykład prośba. Dzięki bardzo, Hanna. Rzeczywiście tak jest. Mamy czasami pokusę taką, żeby ten tytuł był mniej związany z treścią, zwłaszcza wtedy, kiedy chcemy, żeby on był bardzo atrakcyjny. I no mówiąc trochę, dodajemy takiego turbo, że ten tytuł odjeżdża nam od treści. I rzeczywiście wtedy dochodzi takiego rozczarowania w, po otwarciu. Dbajmy o to, żeby jednak mieć tutaj mocne, mocne połączenie i żeby ludzie się spodziewali tego, co jest w środku i rzeczywiście tak, tak było. Dobra, jesteśmy już... Pod koniec naszego spotkania. Ja mam jeszcze dla Was jedną część, która wyskakuje ponad te cztery, o których mówiliśmy, ale pomyślałem sobie, że. Trudno by było mówić o, o, o tym, jak angażować w mailach i w ogóle nie dotknąć tematu tego, jak te maile powinny wyglądać. Ten dzisiejszy webinar nie bezpośrednio tego, tego, tego dotyczył, ale, ale jest kilka takich wskazówek, które na koniec chciałbym Wam dorzucić i wydają mi się ważne z perspektywy tych moich ostatnich kilkunastu miesięcy z e-mail marketingiem, o których mówił Piotrek. Więc jeśli w takim razie mowa o tworzeniu tych angażujących maili i w weźmiemy wszystkie te cztery rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, no to jest jeszcze kilka takich bardzo praktycznych związanych z tym, jak ten mail wygląda. No i po pierwsze, możemy zapanować nad tym, jaki jest nasz nadawca i ten nadawca to może być oczywiście nasza organizacja, jak stowarzyszenie Flora, może to być jakaś konkretna osoba i to jest ważne, bo jeśli angażujemy się, to w, z jakimś innym człowiekiem i jeśli mamy osobę, która odpowiada za projekt, to super, kiedy ona się pojawia w, w polu nadawcy. Możemy też pojechać. Dwutorowo i pokazać Janinę Nowak i Stowarzyszenie Flora jako osobę, która działa w tym, w tym miejscu. I pewnie znacie, a jeśli nie, to, to, to musicie poznać Łukasza Kościczuka z Fundacji Rack'n'Roll, który bywa tutaj, jak widzicie, w polu nadawcy i pisze do mnie. Ostatnio go widziałem na konferencji FAO. Bardzo inspirująca postać, i, i musicie Łukasza razem z Rock and Rollem czytać. Druga sprawa no to tytuł. I tutaj mam dla Was krótką radę, radę pod tytułem 4U. Sprawdźcie, żeby Wasz tytuł był jak to 4U, czyli pilny, unikalny, specyficzny, przydatny i myślcie o tym, jak te tytuły sobie gdzieś tam tworzyć. To też takie stałe zadanie, żeby one były, żeby one były ciekawe. Mówiłem Wam o Łukaszu, to sprawdźmy, jak to idzie Łukaszowi w mojej skrzynce mailowej i tutaj pojawia się kilka fajnych tytułów, jak na przykład wystarczy kiwnąć palcem, nie? Ten temat też związany z kampanią jednoprocentową, za chwileczkę Wam go pokażę, albo zobacz ile dobrego zrobiliśmy dzięki Tobie. Tutaj się pojawiają rzeczy, które z jednej strony pobudzają nasz taki, taki dysonans poznawczy, nie możemy się dowiedzieć o co chodzi, dopóki nie otworzymy, ale to są też tytuły, które, jak widzicie, budują jakąś taką relację i empatię, które są dziwne, które w jakiś sposób nas w tej swojej skrzynce mailowej mogą, mogą złapać, i dzięki temu ludzie otworzą. No ale tytuł to nie wszystko, bo zaraz za nim stoi preheader, czyli taki, taka krótka wiadomość, która wyciągana jest do, tyłu, do tytułu z treści całego naszego maila. Zazwyczaj to jest, jeśli nie widzisz, to kliknij, nie widzisz obrazków, to kliknij i po, zobacz podgląd, podgląd. No ale my możemy pójść trochę dalej, no i zobaczmy, co nasz Łukasz w tym temacie robi. Kiedy jest styczeń na pełnych obrotach, to są biegacze dla rock'n'rolla. Kiedy mamy, rozkręcamy nowy rok, no to mamy portal e, wolontariatu Rock'n'Rolla, i to te, te bardziej szare elementy, to to są już właśnie zaciągnięte pierwsze zdania z naszego mailingu, więc myślimy o tym, co tam u nas w tym pierwszym e, zdaniu jest. Tutaj mam jeszcze fajny przykład od e, kampanii przeciw homofobii. E, nominujemy cię do nagrania e, z nami spotu i to jest tytuł, a zostało 6 godzin powiedz głośno z nami, to już jest preheader, czyli pierwsze, e, pierwsze zdanie, a tutaj macie kawałek od Pawła Tkaczyka, który też dobry jest tym, bo to jeden z czołowych marketerów w, w Polsce, który pisze do mnie, że Michał wczoraj był live, mam dla ciebie prezenty, a to pierwsze zdanie maila to jest zapis z webinaru i PDF-y. Ja jestem łasem na PDFy, więc to pierwsze zdanie jest warto. Tak, to jest automatycznie pierwsze zdanie, beato, które jest, jest zaciągane. W związku z tym, jeśli chciałem. Chcesz, żeby coś się tam pojawiło, to, to warto, żeby to było właśnie to. No ale mam jeszcze kilka innych rzeczy. Mówiłem Wam o tym, że spodobał mi się mailing, Wystarczy kiwnąć palcem od, od Łukasza. To, to zobaczcie, jak on wygląda w środku i co się możemy z niego nauczyć a propos konkretnie takich maili, które mają przekonać kogoś do czegoś, czyli tych e-mailingów takich kampanijnych. No i tutaj chciałem zwrócić uwagę Waszą na kilka rzeczy. Po pierwsze, mamy tutaj Sugestywną, konkretną, przodującą grafikę. W tym przypadku akurat GIF, który się jeszcze tutaj rusza. Mamy stosunkowo krótki tekst, bo zależy tutaj na sugestywnym i takim szybkim przekazie organizacji. No i mamy. Przycisk, który ma wieść do tego miejsca, które jest w tym w tej kampanii, w tej kampanii najważniejszej. I jak wrócimy do przykładu z przed chwilki o nominowaniu do nagrania klipu. Zobaczcie, że ten układ jest bardzo, bardzo podobny. Jakie jeszcze do tego rady? To kwestie brandingowe. No i jak, jak tutaj jest u Łukasza. U Łukasza mamy logo. Mamy grafikę, która do tego logo nawiązuje kolorystycznie. Mamy baton, który również w tą czerwienią robi robotę. I kiedy wskoczymy, nie wiem, do świętego Mikołaja, to mamy dokładnie ten sam temat. Możecie w prosty sposób sprawić, że wasze maile będą angażujące właśnie poprzez dobre użycie, użycie brandingu. I myślcie też o tym, jak ten mail będzie wyglądał na telefonie. No bo to, że tutaj Łukaszowi ucina głowę. Nie jest jakieś bardzo złe. Ale gdyby na przykład ten mail był zbudowany tak, że wchodzę w to, było pod linią cięcia na tym mailu, no to tracimy trochę okazję, nie? że ktoś tego maila nam, maila nam otworzył. Więc kiedy piszecie, 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 to pomyślcie, że, że połowa ponad ludzi otwiera te maile często na telefonie. W związku z tym ten mail wtedy też powinien się fajnie poskładać. Dobra, zostało mi trzy minutki, więc pora, pora kończyć. Podsumujmy. Gorąco Was zachęcam do tego żebyście segmentowali odbiorców, czyli dzielili ich na grupy, nie wysyłali wszystkiego do wszystkich, zastanowili się, czy możemy poświęcić troszkę więcej czasu, ale przygotować coś, co rzeczywiście będzie dla konkretnego człowieka. Wierzcie mi, że to naprawdę zap zaprocentuje. Po drugie, kiedy już podzielicie ludzi, to spersonalizujcie te treści i zastanówcie się, co jak... Do nich napisać, żeby rzeczywiście wykorzystać tą, tą szansę, którą sami sobie zrobicie. Po trzecie, zastanówcie się, czy istnieje szansa zautomatyzować jakieś procesy. Nie mówię o tym, że od razu musicie jutro stworzyć jakąś sekwencyjną kampanię, która będzie odpalać się co, co dwa dni. Ale myślę, że po pierwsze, autorespondery związane z darowiznami, z zapisami, z zapisem do Newslettera, rozszerzające gdzieś informacje o Waszej organizacji, to jest bardzo ważny pomysł i też fajne ćwiczenie na rozwój działań z darczyńcami, fanami, wolontariuszami. No i na koniec analiza danych. To ważne, żeby patrzeć w to, co się dzieje w tych mailach. Jeśli rzeczywiście mamy jakieś sygnały, to, to próbujmy zmian. Próbujmy zmian, i tak jak Wam wspominałem, znaczy, że ktoś nie klika, no to pytanie, czy rzeczywiście wiedział, czy, gdzie kliknąć, czy nie zadaliśmy, zadaliśmy za dużo celów, czy ten mail był jasny, ujasno i klarownie z, 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 zrobiony. No, i na koniec coś, co już Wam mówiłem. Ważne, by to wszystko wiedzieć, ale jeszcze ważniejsze, by wykorzystywać tą wiedzę w praktyce. Dlatego gorąco liczę w, i, i proszę Was o to, żebyście zapisali sobie jedno, dwa zadanka, które chcielibyście wprowadzić. Jeśli cokolwiek w ogóle z, tej, z tego dzisiejszego spotkania Was zainteresowało, wydaje się warte, warte zrobienia. I żeby to zadanko spróbować zrobić w następnym miesiącu, byłoby, byłoby super i wierzę, że to na pewno pomoże w Waszym e-mail marketingu. Czas na Wasze pytania. Ja pytania zapisywałem, też te, które pojawiały się w międzyczasie, już od początku, niemalże, niemalże webinarium. I było sporo o tych statystykach. One były różnie formułowane, ale właśnie czy dobre, czy niedobre. No i to jest oczywiście jeden wątek, i o tym o ten temat Michał zahaczył. Nie wiem, czy coś rozwiniesz. Tym, że jakie wyniki w branży są dobre, jak porównywać wyniki. No to trochę, trochę na ten temat się pojawiło. Ile procent otwartych newsletterów to dużo? No to hmm. trochę odpowiem, Michał, za Ciebie, przynajmniej kawałeczek, no skoro pokazałeś ten swój newsletter skierowany do tych osób, które oceniły newsletter. Tak? i tamten mhm. procent otwarcia i procent głosu był bardzo, bardzo wysoki. No pewnie, pewnie to się zbyt często, zbyt często nie pojawia. Także, jeśli do tego coś się dodać, to, to cię zapraszam. Jasne, to najpierw do tych statystyk, i, i tego, jakie to są dobre w, w branży. Jakiś czas temu Freshmail robił, zrobił takie badanie, w którym pokazał statystyki naszej, naszej branży, NGO, na tle innych. I tam, i to niestety było z dobrych 3-5 lat temu, wtedy te, te otwarcia w, nasze, w naszej działce to było około 25-28%, a kliknięcia w okolicach 2-3% z tego co pamiętam. Natomiast niestety od tego czasu nie mam żadnych badań dotyczących polskiej, polskiej publiczności, polskich ludzi, właśnie jeśli chodzi o te. O te standardy. Myślę sobie też, że nie ma chyba też co aż tak bardzo na to patrzeć. Warto jest zobaczyć to, co się dzieje u nas w bazie i, i do tego relacjonować prze, przede wszystkim. Tak, to, to, to kropeczka. Aha, i odpowiem tylko jedną rzecz. Rzeczywiście te nasze wyniki wtedy, i myślę, że nadal to jest coś, czego inne branże nam zazdroszczą. Bardzo wielu ludzi, mimo wszystko, otwiera ten, ten nasze maile. Mam na myśli maile od organizacji społecznych, które lubią, które, które wspierają i warto z tego skorzystać, no bo jeśli na przykład założymy, że te 25% ludzi ze 100, do których wyślemy, otworzy wiadomość, no to to jest zdecydowanie lepsze dotarcie niż na przykład opublikowanie postu na Facebooku. Mamy tutaj możliwość po pierwsze segmentacji, po drugie trafienia do nich przed oczy w bardzo takim subtelnym i ważnym środowisku, jak nie skrzynka, skrzynka mailowa na Facebooku, bezpłatnie na przykład, czy na Instagramie, to się rzadko już dzisiaj zdarza. Tutaj o to, jak, jak, jak czyścić często bazę i gdzie segmentować. To tutaj tak. Jeśli chodzi o to segmentowanie, to jeśli używacie jakiegoś narzędzia do wysyłek albo jakiegoś crm to jesteście w stanie stworzyć te segmenty wewnątrz tych narzędzi na bazie danych, które już tam są. Przykładowo, jeśli ktoś dotarł do bazy w tym miesiącu. To wyciągnij mi taki segment. Jeśli ktoś kliknął linka oznaczonego takim tagiem, to wyciągnij mi ten segment. Jeśli ktoś nie otworzył wie, żadnej wiadomości, to wyciągnij mi taki segment. I to jest wewnątrz narzędzia. Natomiast no, można też, i, i, i to trudniej, i to dłuższa droga, i, jeśli chodzi o dane, trochę mniej po drodze. No, ale sam nasz Excel, który gdzieś tam jest podstawą, czy do, do, do e-mail marketingu, czy do e importu do CRM-a, no to już jest miejsce, w którym my możemy przefiltrować naszych ludzi, prawda? Jeśli, jeśli nie mamy jakiegoś innego narzędzia, e albo nie umiemy tego jeszcze zrobić w, w, w narzędziu do wysyłek, no to w Excelu, e który ma te dane, jesteśmy w stanie, e w stanie to zrobić. Jak często czyścić bazę? E Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, bo różnie dynam dynamika tych. O Odejść, yy, wygląda. Natomiast ja z, z myślę sobie, że warto co na przykład trzy miesiące zerknąć yy, na to, kto w ogóle nie, nie, nie jest aktywny, bo każda nasza, nasza wysyłka, która yy, ma takich ludzi, nigdy nie otwierających yy, maili, traci s, swoją reputację. Więc m, m, może się Zdarzyć tak, że ktoś zapisał się i zapomniał o nas. Odznaczmy go wtedy, przestańmy, przestańmy wysyłać do niego wiadomości. Na pewno to wpłynie pozytywnie na te, które będziemy wysyłać w przyszłości. No, bardzo Ci dziękuję za super konkretną, super praktyczną prezentację i, i wprowadzenie i mocne osadzenie w e-mailingach. No, sam mówiłeś o tym i zachęcałeś do tego, żeby nie było takiej sytuacji, że sobie osoby posłuchają pocieszą się nową wiedzą i zajmą się tymi rzeczami. zachęcały do tego, żeby sobie zapisać jedno dwa zadania, żeby się do roboty. Więc jakby idąc tą myślą, nie powinniśmy też my przedłużać, żeby tutaj tym osobom, które chcą to rzeczywiście zrobić, żeby już to umożliwić. Mhm. Także yes. dziękuję Tobie bardzo. Dziękuję wam wszystkim za udział. Cieszę się, że widzieliśmy się w tak licznym gronie. Trzymam kciuki, żeby Wasze e-mailingi docierały do tych wszystkich, do których powinny dotrzeć, no i żeby były z radością odbierane, odczytywane. No i przede wszystkim, żeby Wasze call to action działało, żeby nie tylko poprzestawało się, poprzestawali osoby na przeczytaniu, stwierdzeniu, o fajne, ale też, żeby, żeby coś się dalej z tym zadziało, cokolwiek zaplanujesz. Tak, wszystkiego dobrego Wam yy, życzymy i do zobaczenia na kolejnych naszych wydarzeniach yy, zdalnych, stacjonarnych, mieszanych. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za zaproszenie. Pozdrawiam i życzę powodzenia w Waszych wysyłkach i wszelkich innych tematach również.